Otóż i mamy urządzonko fajne, odłączone na razie od prądu. W podłączeniu do prądu prąd nie powinien płynąć, ale w środku powinno pulsować napięcie. Zobaczymy, ile tym samym napięciem zdołamy zasilić. Zgodnie z prawami elektromagnetyzmu nic. No ale popatrzmy. Tu jest kabel. Tam gdzieś ginie wtyczka, choć tu. No, co jest? Uwaga. No, właśnie. Coś się zmieniło? Nic. A to między innymi dlatego, że wypadł nam jeden kabel. Moment. Nie dajmy się kopnąć. Uwaga, robimy to, czego nie należy robić w domu. W dodatku muszę to zrobić jedną ręką. Czekajcie. O, będziecie widzieć wszystko. Uwaga. Wsadzam, pach. Może tego nie widać, ale to ło się już teraz świeci. Tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, nie ma połączenia między rurką a drutem. Natomiast diodka się świeci. Żeby nie być gołosłownym, zaraz wam pokażę. Zgaszimy światło. O, widzicie coś? Bo ja nic. A teraz. Po prostu kable nie stykają. Świeci się, mimo że teoretycznie prąd nie powinien płynąć. Mam pewne wątpliwości, czy po prostu coś nie przebija przez taśmę izolacyjną, bo to taki malutka moc, że wszystko jest możliwe, ale mam nadzieję, że nie. Może uda mi się następnym razem zrobić coś o większej mocy, to nie będzie wątpliwości. O, świeci się samo. Czyli wszystko styka. Uwaga, wyłączam światło. No. To na tyle.